W tym filmie chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób, patrząc na wzór funkcji, prawda, to jest funkcja wymierna, w liczniku jest 2x plus 10, w mianowniku jest 5x minus 15, w jaki sposób można dojść do wykresu funkcji, który jest tutaj przedstawiony. W jaki sposób stąd narysować ten wykres, albo przynajmniej zbliżyć się jakoś, że on wygląda rzeczywiście w ten sposób. No więc, kiedy przystępujemy do rysowania wykresu funkcji, no to zwykle najpierw możemy znaleźć kilka charakterystycznych punktów, na przykład wartość funkcji w zerze, czyli współrzędną przecięcia z osią y, f od zera, no to jest ile? 2 razy 0 plus 10 przez 5 razy 0 minus 15, no czyli to jest minus 10 piętnastych przez 5, możemy to podzielić, to jest minus 2 trzecie. No i rzeczywiście ten punkt, powiedzmy, z grubsza się zgadza. Tu jest minus 2 trzecie. No więc znaleźliśmy jeden punkt na wykresie. No drugim takim charakterystycznym punktem może być punkt przecięcia z osią x, czyli miejsce zerowe funkcji, czyli znalezienie tego x, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. No to jest ułamek, wobec tego ten ułamek przyjmuje wartość 0, no wtedy, kiedy licznik jest 0, czyli 2x plus 10 jest równe 0. No, dodając do obu stron minus 10, prawda? Minus 10, minus 10. Otrzymujemy, że 2x jest równe minus 10, dzieląc przez 5, czyli x jest minus 5. No i rzeczywiście mniej więcej może tutaj mamy to miejsce zerowe. No dalej, dalej. No, oczywiście dwa punkty to trochę mało. Możemy jeszcze, powiedzmy, policzyć sobie f od 9, jakiś jeszcze punkt tutaj. No, to jest co? 2 razy 9 plus 10 przez 5 razy 9 minus 15. To jest co? 28, tu jest 5 razy 9, to jest 45 minus 15, to jest 30, tak? No, to jest troszeczkę mniej niż 1, czyli powiedzmy, byśmy znaleźli jeszcze ten punkt. No ale to jest oczywiście dużo za mało, żeby narysować ten wykres. Więc musimy spróbować, jakoś korzystając z własności tej funkcji, no spróbować zobaczyć, że ten wykres rzeczywiście tak może wyglądać. No i jeżeli patrzymy na ten wykres, to widzimy, że coś złego z tym wykresem tej funkcji dzieje się jakby w punkcie 3. No, ten punkt 3 tutaj jakoś jest wyróżniony. Prawda, że ta funkcja jakby nie ma wartości w tym punkcie 3. No i teraz, jeżeli popatrzymy na naszą funkcję, no to widzimy, że ona jest niezdefiniowana tam, gdzie mianownik, prawda, to jest ułamek, wobec tego tam, gdzie mianownik jest 0, to ta funkcja jest niezdefiniowana. Czyli czyli 5x minus 15 równe 0, czyli 5x równe 15, czyli x równa się 3. I w tym punkcie, prawda, tu funkcja jest nieokreślona, czyli ten punkt, czyli punkt 3 jest poza dziedziną. Na punkt 3, czyli x równe 3, nie należy do dziedziny. Teraz jeżeli pomyślimy, w jaki sposób mamy wykres funkcji i jakiś punkt nie należy do tej dziedziny, no to mogą się zdarzyć tutaj nam różne przypadki. Powiedzmy, że tu jest ten punkt 3. Może się zdarzyć, że wykres funkcji jakby wygląda tak. Czyli, że ten punkt 3 jest jakby usunięty z dziedziny troszeczkę w sposób sztuczny, że funkcja jakby zbliża się do pewnej wartości, którą chciałaby mieć w punkcie 3, ale z jakichś powodów nie ma tej wartości, punkt 3 jest poza dziedziną. Może się zdarzyć też sytuacja taka, że powiedzmy funkcja z jednej strony zbliża się do jakiejś wartości i potem jakby, a z drugiej strony do jakiejś innej wartości. I wreszcie może być przypadek taki jak tutaj, że ta funkcja zbliżając się, że to prosta
pionowa jest asymptotą tej funkcji, czyli że wykres tej funkcji może wyglądać jakoś tak, no, że to ucieka nam tutaj, powiedzmy, do minus nieskończoności. I tutaj wygląda, że rzeczywiście mamy taki przypadek. No i teraz, żeby to bliżej jakby zobaczyć, może ja troszeczkę inaczej przepiszę ten wykres funkcji, czyli może tutaj, czyli f od x to jest 2, prawda? Wyłączę sobie 2x plus 5 przez 5x minus 3. No i widzę właśnie, że w punkcie x równym 3 ta funkcja jest niezdefiniowana. I teraz może napiszę jeszcze troszeczkę inaczej ten ułamek, mianowicie x plus 5 zapiszę jako x minus 3 plus 8 przez x minus 3 i jeszcze no to 2 piąte sobie stoi tutaj, a to mogę rozpisać jako sumę dwóch ułamków. No mam x minus 3 przez x minus 3 plus 8 przez x minus 3. No i wreszcie jeszcze raz, to jest 2 piąte razy 1 plus 8 przez x minus 3. To jest wzór naszej funkcji. No i teraz widzimy, co się dzieje. Pomyślmy sobie, jeżeli jesteśmy bardzo blisko wartości 3, na przykład x równe 3 i 1 setna, to ile jest f od x? F od x to jest 2 piąte, może jeszcze tak zapiszę, 2 piąte plus, tu wymnożę 2 razy 8, to jest 16 piątych, razy 1 przez no, 3 i 1 setna minus 3. Czyli tutaj nam zostaje 1 setna, czyli to jest 2 piąte plus 16 piątych i 1 przez 1 setna to jest 100, razy 100. No to widzimy, że to jest dosyć dużo. A teraz jeżeli x wezmę 3 i 1 tysięczna, czyli jakby zbliżam się z prawej strony do tego x, no to f od x, to się dzieje z wartościami, no tutaj mogę powtórzyć, to mam te 2 piąte ciągle, tu mam plus 16 piątych, a tu mi się robi co? 1 przez 3 i 1 tysięczna minus 3, czyli to jest równe 1000. Czyli widzę, że wartość mi rośnie do no 2 piąte plus 16 przez 5 to jest z grubsza 3, około 3000. Czyli widzimy, że jeżeli się zbliżamy do punktu 3 z prawej strony, to rzeczywiście wartości tej funkcji jakby nam chcą uciekać do plus nieskończoności. Czyli rzeczywiście to 3 jest asymptotą pionową, prosta x równe 3, czyli mamy tu do czynienia z mniej więcej z tym przypadkiem. Nie z takim przypadkiem, że te wartości dążą do pewnych skończonych liczb, tylko uciekają do nieskończoności. No teraz, co się stanie, jeżeli będziemy brali x bliskie 3, ale z drugiej strony? Czyli na przykład weźmy x równe 2,99, tak? No to ile jest f od x? Tutaj patrzymy, to jest 2 piąte plus 16 piątych razy 1 przez x minus 3, czyli 2,99 minus 3. Aha, teraz to wyrażenie, prawda, to wyrażenie 2,99 minus 3 to jest minus 1 setna, czyli to wyrażenie jest minus 100. A więc widzę, że f od x robi się 2 piąte minus no, 1016 razy 16 piątych razy 100. Podobnie, jeżeli x wezmę na przykład 2,999, no to f od x tutaj, prawda, zrobi mi się 2 piąte minus 16 piątych razy 1000. No bo teraz tu będę miał w mianowniku minus 1 tysięczną. Czyli widzę, że rzeczywiście po drugiej stronie to mi ten wykres zaczyna mi tu uciekać do minus nieskończoności. No tak nie. Nieformalnie, ale tak to wygląda. Wreszcie możemy się zapytać, wygląda na to tutaj, że jak x jest bardzo duże, czyli bliskie nieskończoności, zbliża się do nieskończoności lub też do minus nieskończoności, to jedno, wydaje się, że te
ten wykres tutaj zbliża się do pewnej liczby. Czyli, że ten wykres tutaj ma jak gdyby asymptotę, to się nazywa asymptota poziomu. Czyli co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje z f od x? No jak x, mówi się, jest formalnie dąży do nieskończoności, pomyślmy, że x jest bardzo duży. Tak na przykład, czyli popatrzmy na ten nasz wykres jeszcze raz, f od x. No to jest ten stały czynnik 2 piąte plus 16 piątych razy 1 przez x minus 3. No i co się dzieje? Jak x jest bardzo duże, no to x minus 3, prawda, to niewiele się różni od x-a, czyli pomyślmy o x równym na przykład 10 tysięcy. No to co? To wyrażenie to jest 1 przez 9997, no ono tu jest mnożone przez 3, no widać, że to się robi malutkie. No, czyli właściwie wartości funkcji zbliżają się do tych 2 piątych. No, jak biorę jeszcze większe x, to tu mam jeszcze mniej i całe to wyrażenie robi się bardzo bliskie 0. Podobnie jest z drugiej strony, ale dodatnie. Znaczy troszeczkę większe niż 0, ale dodatnie, czyli ta wartość funkcji jest troszeczkę większa niż 2 piąte. I rzeczywiście wygląda, że tutaj, prawda, że ten jakby ta asymptota, że to się zbliża asymptotycznie do tej prostej. Podobnie, jeżeli x wezmę ujemne, i bardzo duże, na przykład x równe minus 10 tysięcy, no to wtedy f od x będzie znowuż 2 piąte minus troszkę, minus 16 piątych razy 1 dziesięciotysięczna. Prawda? To pominąłem tą trójkę już. No, czyli to jest, tutaj jest 2 piąte, czyli to jest 2 piąte, ale troszeczkę mniej. Znaczy rzeczywiście jest tak, że ten wykres tutaj jak gdyby się zbliża do tego. No i teraz tak, no oczywiście, czyli mamy jakby te fragmenty wykresu. Więc możemy uwierzyć, że rzeczywiście to tak wygląda. No, żeby tak dokładnie narysować, to oczywiście my nie wiemy tak naprawdę, czy przypadkiem ten wykres nie robi tutaj jakichś takich dziwnych rzeczy, prawda? Że on tu sobie wznosi się, a potem opada. Czy tak nie jest? No i żeby tak dokładnie to zbadać, to trzeba by jednak użyć rachunku różniczkowego, który mówi nam o tym, w jaki sposób te wykresy rysować, lub też bliżej przyjrzeć się tutaj tej funkcji, że zobaczyć, że właściwie to jest wykres funkcji 1 przez x, przesunięty odpowiednio, nawet nie 1 przez x, tylko tam 1 przez x z jakimś tam współczynnikiem, przesunięty troszeczkę w prawo i do góry. Czyli ta funkcja ma asymptotę poziomą równą 2 piąte i asymptotę pionową w punkcie x równym 3. No i ten wykres właśnie tak wygląda. Tutaj mamy asymptotycznie zbliża się do plus nieskończoności z prawej strony i z lewej strony do minus nieskończoności. No i w plus nieskończoności dąży do 2 piątych, a w minus nieskończoności też do 2 piątych.